Wprawdzie ma pani na swoim koncie powieściowy debiut, ale w duecie z Robertem Ostaszewskim, Cicha przystań to pani pierwsza solowa powieść, że tak powiem. Długo myślała pani o tym, żeby zmienić stronę barykady i z krytyka przeistoczyć się w autora? W ogóle nie myślałam nad tym, żeby się przeistoczyć w pisarza z krytyka. Raczej długo myślałam o tym, żeby coś napisać, po prostu. Natomiast im dłużej myślałam, tym oczywiście było mi trudniej, bo krytyk specjalnie cechuje się tym, że oczywiście doskonale zna warsztat pisarski. Im więcej go poznawałam, tym większe czułam obciążenie i tym mniej odwagi, żeby to zrobić. I kiedy to się już stało, a namówił mnie do tego Robert Ostaszewski, no to już poszło. A dlaczego wybrała pani kryminał jako gatunek? No to z wyborem kryminału jest jak z wszystkimi moimi wyborami w życiu, czyli właściwie gatunek wybrał mnie, ktoś mi odpowiedział, a ja mówię, no idę w to, bo zwykle nie zwykłam odmawiać takim przygodom. Pewnie też dlatego, że kryminał jest takim gatunkiem, który wymaga pisania według planu i jeśli ma się taki plan przygotowany, to można go sobie pisać w trybie niedzielnego pisarza, czyli wiedzieć, co będzie dalej, przerywać, robić coś, co pozwoli mi opłacić rachunki i wracać spokojnie, czyli można dzięki takiemu gatunkowi pominąć fazę jakichś kryzysów twórczych, czy namyślania się i zmieniania albo wyrzucania rękopisów. To jest łatwiejsze przy takim trybie życia, jaki prowadzę. Ale we Wrocławiu jest dość duża konkurencja, bo jest i Marek Krajewski, jest też od niedawna za kryminały wziął się Michał Witkowski. Nie boi się pani rywali? Rywali się nie boję, no bo jestem kobietą, a kobiety wkładają w ten gatunek coś innego. Zwłaszcza, że Marek Krajewski pisze kryminały retro, na które ja się nie zamieram zabierać. Michał Witkowski tylko twierdzi, że pisze kryminały, bo ich w efekcie nie pisze. Znaczy, on się bawi oczywiście gatunkiem, natomiast nie realizuje go według zasad, jakie obowiązują w tym gatunku. Natomiast no, to jest tylko hasło, które rzuca czytelnikom, natomiast jak się wczytuję w te jego książki, to jest dalej ambitna proza, jak najbardziej, co ja już wiem, poczytałam jego najnowszą książkę. Akcja Cichej Przystani nie toczy się jednak we Wrocławiu, tylko w Łagowie Lubuskim. To jest dla pani miejsce szczególne, ale tutaj jest ono przedstawione raczej w niezbyt przychylnym świetle. Raj na ziemi, do którego trafia prawniczka Zuzanna Bylińska, okazuje się skażony i to dość poważnie. Jest to dla mnie miejsce szczególne, miejsce, od którego od 2002 roku jeszcze co roku na urlop. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła jeździć gdzie indziej, a właśnie jeszcze tam dlatego, że jest to miejsce szczęśliwe, bezpieczne i zupełnie nie wyglądające tak, jak ja je przedstawiłam. Czy wyglądające zewnętrznie, owszem, natomiast absolutnie bezpieczne. No i to jest przywilej tego, że się uprawia literaturę, że można z takim miejscem zrobić, co się chce. Jeszcze do końca nie wiem, jak zareagują na to tubylcy, którzy mnie oczywiście znają jako taką wariatkę, która nigdzie indziej nie jeździ, tylko co roku pływa tym kajakiem w kółko po jeziorach i przepłynęła już pewnie kilkaset kilometrów. Także to spokojnie można jechać do Łagowa, nie traktować tej książki jako przewodnika po jego ciemnych miejscach i po ciemnych duszach jego mieszkańców. W Cichej Przystani trafiamy do zamkniętej przestrzeni, takiego mikrokosmosu, zupełnie jak u Lyncha, który panią w dużej mierze inspirował, ale atmosfera jest inna niż u Lyncha, bo jest wprawdzie duszna i tajemnicza, ale nie tak surrealistyczna. Trudno było mi naśladować Lyncha wprost. Raczej z Lyncha wzięłam groteskowość, która była widoczna w tyle tego serialu. Nie wiem, czy ktoś pamięta, bo on był wyświetlany 20 lat temu u nas. Także trudno mi było wprost nawiązywać na zasadzie zabawy czymś, co jeszcze wszyscy mają w pamięci. Natomiast dla mnie ten serial właśnie był ważny z tego względu, że w tle działy się tam dziwne różne rzeczy, bo zagadka kryminalna, czyli to słynne, kto zabił Laurę Palmer, była w gruncie rzeczy banalna i no nie mogłam iść takim tropem, no bo co to byłoby za kryminał, jakby wszyscy wiedzieli, że kogoś tam zabił ojciec. No już zdradzam oczywiście Twin Peaks w tej chwili, jeżeli ktoś nie obejrzał, oczywiście warto obejrzeć, ale właśnie ze względu na to, co się tam działo poza intrygą. Czy w takiej zamkniętej przestrzeni, jak właśnie Łagów, łatwiej zatuszować zbrodnię?
Myślę, że łatwiej. To znaczy, powiem tak. W książce jest opisana jedna zbrodnia, która się wydarzyła, naprawdę. To ona nie jest częścią intrygi, natomiast jest tam wzmiankowana. To jest egzekucja, która się rozegrała w lesie faktycznie. Pod tabliczką Lato, bo tam jest wzdłuż jeziora poprowadzony taki szlak turystyczny, pory roku. Jest tabliczka wiosna, lato, jesień, zima. I pod tabliczką Lato grzybiarze we wrześniu znaleźli człowieka powieszonego w specyficzny sposób, specyficzny dla porachunków mafijnych. To był podobno człowiek ze wschodu. Zrobiono to po sezonie, o czym tam ja też napisałam. Łatwo to było zatuszować. No, gdyby nie było jakichś ciekawskich grzybiarzy, to by go po prostu nie znaleźli zapewne. Przyznam, że o ile wcześniej chodziłam tam po prostu bez przerwy do tego lasu, tak się dowiedziałam, że tam się rzeczywiście znalazł trup, to się bałam, więc potrzebowałam 2 lat mniej więcej, żeby znowu się odczarować, pójść tam, postać, powiedzieć, no duchy tu mnie nie straszą. Ale jest tam dużo po prostu takich miejsc, gdzie rzeczywiście można kogoś łatwo ukryć, łatwo zamordować tak, żeby nie było świadków. Czyli autorzy kryminałów niekoniecznie mają mocne nerwy. Oczywiście, że nie mają. W przeciwieństwie do Michała Witkowskiego, ja bym się nie paliła do tego, żeby iść na sekcję zwłok, o ile on oczywiście na niej był, jak sądzę, był, bo pisze o tym tak sugestywnie, ale myślę, że już trochę mam, zajmując się tymi sprawami z konieczności, czytając różne rzeczy z zakresu na przykład medycyny sądowej, mam już mocniejsze nerwy niż jak miałam wtedy, kiedy jeszcze się tym nie zajmowałam. Pamiętam też swoją reakcję na Festiwalu Kryminału, był taki wykład poświęcony oględzinom zwłok i ludzie, którzy pierwszy raz oglądali takie zwłoki, reagowali szokiem, po prostu zasłaniali oczy, a ja patrzyłam spokojnie, bo już dużo takich rzeczy w internecie widziałam, wszystko można zobaczyć. Jako ciekawostkę powiem, że jak sobie Państwo przypomną, sprawę Czarnej Dali, ona się rozegrała w latach 48 roku. To była taka historia zamordowania hollywoodzkiej aktoreczki, która była straszliwie poszatkowana. Podobno ten mord był zrealizowany na wzór dzieła sztuki jakiegoś i przez bardzo długi, bardzo, bardzo, bardzo długi czas nie można było jej pokazywać tych zwłok. Nie było zdjęć, po prostu policja jej nie udostępniała. Wszystko teraz można zobaczyć w internecie. Po prostu w całości Czarną Dalię, tak jak ona wyglądała. To też oglądałam, no ale być może też już byłam przygotowana dzięki filmowi chociażby. Bohaterka pani powieści jest dość specyficzna, bo z jednej strony jest miastowa, bystra, ale niespecjalnie oczytana. Operuje też specyficznym językiem, w którym nadmiar anglicyzmów rywalizuje z nieco oldschoolowymi powiedzonkami. Niespecjalnie przypada za facetami. Jeśli cytuję, to filmy. Skąd pomysł na tę postać? Pierwszym moim pomysłem było to, żeby ta bohaterka nie myślała jak ja. Czyli jako osoba, która dużo czyta, bo nie wydaje mi się, żeby to był bardzo częsty przypadek w przyrodzie, żeby ktoś rzeczywiście myślał cytatami z książek i ciągle się do książek odwoływał. To jest taki pomysł autorów, którzy myślą tak jak oni po prostu. Więc ja świadomie przepracowałam tę postać tak, żeby ona miała zupełnie inny obraz świata. Oczywiście no, musiałam się czymś podeprzeć, również lubię filmy, w związku z czym łatwo mi było znaleźć sobie takie różne nawiązania do filmu po prostu, no, ponieważ świadomie też ujawniłam, że nawiązuję do Twin Peaks, to był naturalny trop, a trop się jeszcze wiążał z tym, że w Łagowie odbywa się lubuskie lato filmowe, więc tam rzeczywiście ta wieś, bo to ma status wsi, żyje trochę filmem, wspomnieniami o aktorach, którzy tam się pojawili, projekcjami itd., itd. Więc jakby naturalnie mi się Łagów wiązał z filmem. No a cała reszta tych jej kolokwializmów czy anglicyzmów, oldschoolowych powiedzonek i myślenia, to był taki świadomie przepracowany język. Znaczy myślę, że nie jest aż tak odstające od rzeczywistości. Może tego jest trochę za dużo.